Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, bohaterami mojego materiału dzisiejszego są Mateusz Bogusz i Piotr Parzyszek. Powiem Wam szczerze, że szczególnie transfer byłego zawodnika Pogoni do Leganesem najbardziej mnie zaskoczył. Będę Wam opowiadał, co myślę o tych transferach. Ale zanim właśnie zacznę Wam opowiadać, pamiętajcie o łapkach do góry, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału i także zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw, co Wy myślicie o tych transferach. Zaczynam opowiadać Wam o potencjalnym kadrowiczu Czesława Michniewicza, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że Daniel Bogusz jest jednym z piłkarzy, który jest w kręgu zainteresowań kadry Czesława Michniewicza. Były trener Legii Warszawa, Daniela Bogusza, chciał ściągnąć do Legii Warszawa, gdy wojskowi walczyli o Ligę Mistrzów. Wtedy Leeds United jednak nie wyraziło zgody z uwagi na to, że kluby zagraniczne, gdy kupują polskich piłkarzy, niechętnie ich wypożyczają do polskiej ligi, bo nie cenią polskiej ekstraklasy, wolą właśnie do drugiej ligi hiszpańskiej, wypożyczać do drugiej ligi belgijskiej, żeby właśnie w tych rozgrywkach na drugim poziomie z zagranicznych jakby zostali oszlifowani. No niestety to jest przykre, że naszej tej ligi tak nie cenią. Ale wracając właśnie do Daniela Bogusza. Moi drodzy, ten fenomenalny zawodnik, który w Leeds United zagrał tylko w jednym spotkaniu, znów został wypożyczony ponownie, po raz drugi raz z rzędu do klubu z Ibizy. Ta drużyna gra w drugiej lidze hiszpańskiej. Pamiętacie, jak rok temu były zawodnik Ruchu Chorzów grał właśnie w drugiej lidze hiszpańskiej, rozegrał 20 kilka spotkań, zanotował 7 asyst, zdobył 4 gole, zachwycał, doznał ciężkiej kontuzji kolana, ale na szczęście wyzdrowiał i znów w drugiej lidze hiszpańskiej będzie grał regularnie, a to jest ważne, że ten 21-latek gra regularnie w drugiej lidze hiszpańskiej. Ibiza, piękne miejsce, wspaniałe do gry w piłkę, moi drodzy, a pamiętajmy, że to jest taki piłkarz, który jest dynamiczny, potrafi strzelić gola, potrafi asystować. To jest taki piłkarz, no ja powiem Wam szczerze, że wolałbym w formie regularnie grającego Daniela Bogusza w drugiej lidze hiszpańskiej niż Walskiego, który ma, powiedzmy, talent, jest po przejściach, już jest rocznik 92, już jest po 30, ale jest, powiedzmy sobie szczerze, już przez, no, już kilka kontuzji miał swoją szansę w reprezentacji i najważniejsze, gra w polskiej ekstraklasie, a taki właśnie Daniel Bogusz już, no, już ma te doświadczenie w tych ligach zagranicznych, no i też trzeba patrzeć w przyszłość, jeżeli chodzi o tych zawodników, więc powiem Wam szczerze, że ten transfer Daniela Bogusza właśnie do Ibizy mnie ponownie, te wypożyczenie ucieszyło mnie, no bo ten zawodnik właśnie w tej drugiej lidze hiszpańskiej nabywa doświadczenia. Wyobraźcie sobie, że on przez te kilka lat, kiedy właśnie w Hiszpanii gra, no to rozegrał około 43 spotkań. Biorąc pod uwagę jego wiek, 21 lat, że właśnie gra regularnie za granicą, to powiedzmy sobie szczerze, jest to duży bagaż doświadczenia. Dzięki temu ten piłkarz się rozwinął, że nawet już w tym momencie jako ten młody utalentowany aspiruje do tego, że jest do tego, żeby grać w polskiej reprezentacji. Reprezentant młodzieżówki jest w kręgu zainteresowań Czesława Michniewicza i jeśli tak dalej ta kariera będzie jego się rozwijała, znów będzie miał liczby w Ibizie, gole, asysty, tak jak w poprzednim sezonie, to niewykluczone, że jednak wróci do Leeds United, bo cały czas klub z Premier League inwestuje w tego piłkarza, wypożycza go do drugiej ligi hiszpańskiej, licząc na to, że ten piłkarz w przyszłości będzie podstawowym zawodnikiem Leeds United i razem z Klichem będzie grał. Ja o tym marzę, a nawet jeśli to się nie uda, no to ten piłkarz ma potencjał, żeby właśnie w Premier League grać, żeby właśnie z tej drugiej ligi, z Ibizy, wybić się do pierwszej ligi, a jest młody, więc wszystko jest przed nim. No, mam nadzieję, że będzie grał on fenomenalnie. A teraz, moi drodzy, przychodzę do podsumowania drugiego transferu Piotra Parzyszka. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, że mnie ten transfer zaskoczył, bo 28-latek, pamiętacie, że zeszły sezon w wykonaniu
grając w Barwach Pogoni, miał fatalne, no bo grając w 28 spotkaniach, zdobył tylko jednego gola. Rozczarował. Pogoń Szczecin no jednak nie zdecydowała się przedłużyć wypożyczenia ze Frosinone, ani go wykupić, i ten piłkarz wrócił do Serii B. Tam właśnie na Półwyspie Apenińskim dowiedział się, że właśnie klub Frosinone nie jest nim zainteresowany, chce z nim rozwiązać kontrakt, i już właśnie ten 28-latek, który zdobywał mistrzowski tytuł, szukał klubu. No i w ostatnich godzinach okna transferowego nas zaskoczył, że podpisał 2-letni kontrakt z Leganesem, czyli z klubem hiszpańskim, z drużyną, która gra na przedmieściach Madrytu. Trafił do Segunda División, moi drodzy. I to wszystkich, nawet trener właśnie klubu Leganese został zaskoczony. Kibice też byli właśnie zaskoczeni, że ten zawodnik trafił. No jednak powiedzmy sobie szczerze, w tym świecie piłkarskim najważniejsze jest mieć dobrego agenta. Dobry agent, nieraz zawodnika, który powiedzmy sobie szczerze jest na zakręcie, który ma kiepską rundę, nieraz właśnie taki agent potrafi w takiej drużynie, bym powiedział, ulokować piłkarza. I powiedzmy sobie szczerze, że to jest szansa dla Piotra Pożyczka, żeby się odbudował, bo ten zawodnik, który także ma obywatelstwo holenderskie, który był szkolony w systemie właśnie piłki holenderskiej, moim zdaniem on może się właśnie w drugiej lidze hiszpańskiej odbudować, bo nie zapominajmy, że ten piłkarz cały czas ma potencjał. Co prawda w programie na kanale sportowym były zawodnik Betisu Sevilla i Las Palmas, który grał regularnie w lidze hiszpańskiej, olimpijczyk z Barcelony, jednak był zszokowany, że ten piłkarz znalazł się w drugiej lidze hiszpańskiej, krytykował. No ale jeżeli patrzymy przez pryzmat, powiedzmy sobie, ostatniego roku, tego nieudanego sezonu w Pogoni Szczecin, gdzie strzelił tego jednego gola, no to ten transfer może nas szokować i może dziwić, no w jaki sposób Piotr Parzyszek znalazł się w Leganese, moi drodzy. Ale jeśli ogólnie tak mi się wydaje, że właśnie między innymi agent i także włodarze tego klubu z przedmieści Madrytu rozważali jednak całą karierę, no bo ja wspominam Parzyszka z tamtego sezonu mistrzowskiego w polskiej ekstraklasie. Pamiętacie, że w polskiej ekstraklasie rozegrał 100 spotkań, strzelił 21 goli. Szczególnie miał 2 udane sezony w Barwach, gdy grał w Piaście Gliwice. Pamiętacie, kiedy właśnie drużyna Waldemara Fornalika kroczyła po mistrzowski tytuł. Parzyszek zdobył kilkanaście goli i właśnie te bramki, które zdobywał były reprezentant młodzieżówki, sprawiły, że Piast pokonał Legię Warszawa i wtedy nieoczekiwanie zdobył mistrzowski tytuł. No Parzyszek idealnie właśnie strzelając gole z główki, także strzelając z dystansu, czy także wykańczając genialne dośrodkowania Walencji, czy Jorge Felixa, moi drodzy, zdobywał bramki. No jednak, gdy spojrzymy na tą całą karierę tego 28-letniego piłkarza, to biorąc pod uwagę wszystkie mecze, jakie on rozegrał w lidze duńskiej, holenderskiej, angielskiej, belgijskiej, można byłoby tak cały czas wymieniać te ligi, w których grał polską ekstraklasę, no to on rozegrał 338 spotkań, strzelił 115 goli. No, no ten napastnik jednak potrafi strzelać gole. Co prawda strzelał bardzo dużo w drugiej lidze holenderskiej, bo w 86 spotkaniach strzelił 51 goli. Teraz trafia do drugiej ligi hiszpańskiej, żeby się odbudować. Jak widzicie, na tym drugim szczeblu rozgrywkowym był skuteczny, potrafił zdobywać bramki, był golladorem, więc w Leganese na to liczą, że przypomni sobie te czasy, gdy grał w De Graafschap w drugiej lidze holenderskiej, wtedy właśnie szalał, zdobywał bramki. Pragnę wam przypomnieć, że kiedy był młodym chłopakiem, utalentowanym piłkarzem, reprezentantem polskiej młodzieżówki, grając w drugiej lidze holenderskiej, nim Parzyszek miał ofertę z Benfiki Lizbona i niestety klub z Lizbony nie dogadał się z Holendrami, nie trafił. Wyobraźcie sobie, że były zawodnik Piasta Gliwice, był
także grał w Championship w Anglii, rozegrał jedno spotkanie w Charlton Athletic. Moi drodzy, to jest piłkarz, który jest pewnego rodzaju takim, powiedzmy sobie, turystą, jakby, no bo próbował swoich sił w lidze, drugiej lidze holenderskiej, drugiej lidze belgijskiej, w lidze duńskiej, także w lidze włoskiej, w Serie B, w barwach Frosinone. Nawet właśnie Frosinone potrafił strzelić 5 bramek w lidze holenderskiej, w lidze duńskiej też kilka bramek strzelił, więc to jest bramkarz, który ma potencjał. I mimo tego, że za nim jest taki nieudany sezon w barwach, gdy grał właśnie zeszły sezon, gdy grał w Pogoni Szczecin, to jednak ten piłkarz potrafi strzelać gole. I tak jak wam wspomniałem, szczególnie w tym mistrzowskim sezonie zdobywał bramki głową, z dystansu, także wykańczał dośrodkowania w okolicy pola karnego. Ten 28-letni Polak może jeszcze spokojnie, bym powiedział, w tej drugiej lidze hiszpańskiej zachwycić, strzelić kilkanaście goli, pomóc Leganese wyjść z kryzysu, bo ta drużyna na początku sezonu nie zachwyca. Tylko właśnie powiem wam szczerze, że smutne jest to, że trener tej drużyny dopiero jak już transfer został przeprowadzony, dowiaduje się, że taki piłkarz trafia do składu. W ogóle go nie chciał. Ja ogólnie jestem przeciwnikiem takich sytuacji, no bo gdy dyrektor sportowy sprowadza ci, moi drodzy, napastnika, trener o tym nie wie, no to zwykle jest tak, że szkoleniowiec stawia na tych piłkarzy, bym powiedział, na takich, do których jest przekonany, a jeśli jest w konflikcie z dyrektorem sportowym i nie chciał tego piłkarza, to nieraz jest tak, że jednak szkoleniowiec do takiego piłkarza jest uprzedzony. No ile razy mieliśmy w polskiej ekstraklasie taką sytuację, że trener nie chciał danego piłkarza, ale żeby jednak, powiedzmy sobie szczerze, żeby jednak ta kadra się zgadzała, dyrektor sportowy sprowadzał piłkarza, potem trener pokazywał swoje niezadowolenie, nie stawiał na tego piłkarza, mówił, że ten piłkarz się nie nadaje, dyrektor sportowy mówił, że ten piłkarz jest fenomenalny, tylko trener nie stawiał. No takich sytuacji nie lubię. Najlepiej jest tak, kiedy dyrektor sportowy z trenerem współdziałają, tak jak mamy teraz właśnie sytuację w Legii Warszawa, gdzie właśnie Runajcz i Jacek Zieliński współpracują. Nie udało się sprowadzić Pryjowicza, nie udało się podpisać kontraktu z Petkardem nowego. W związku z tym Carlitos był na tej liście, został sprowadzony. No nie było takiej sytuacji, że Kosta Runajcz chciał takiego napastnika, a Jacek Zieliński powiedział, sprowadzamy, no nie wiem, szybko tak wam tutaj powiem, Nikolicza, a na przykład Kosta Runajcz nie chciał tego Nikolicza z uwagi na, powiedzmy sobie, jakieś względy. No i moi drodzy, nie było takiej sytuacji, bo to wtedy jest takie działanie na szkodę klubu. I w tej sytuacji właśnie, jeżeli wracając do Parzyszka, martwi mnie to, że trener o tym nie wiedział. Ale mimo tego mam nadzieję, że ten były zawodnik Piasta Gliwice przypomni sobie tą mistrzowską formę. No bo jak widzicie, bramki on potrafi strzelać. To nie jest przypadek. No powiedzmy sobie szczerze, no każdemu może się zdarzyć gorszy okres, bym powiedział, taki w życiu. No bo jak widzicie, ten 28-latek potrafi bramki strzelać. No, nie strzelił 10 w 300 spotkaniach, tylko strzelił 115 goli w 338 meczach, moi drodzy. A jeżeli chodzi o Piotra Parzyszka, ten transfer zaskoczył mnie najbardziej z tych wszystkich, bym powiedział, ruchów transferowych, o których słyszeliśmy w przeciągu tego okienka transferowego, bo my, fanatycy piłki nożnej, miłośnicy futbolu, nie tylko żyjemy transferami Lewandowskiego do Barcelony, Milika do Juventusu Turyn, ale także właśnie, no mnie przynajmniej pasjonują takie transfery Piotra Parzyszka do Leganse, czy właśnie Mateusza Bogusza do Ibizy. No, zawsze fajnie, jak iluś Polaków gra w tych ligach zagranicznych. I zobaczcie, Piotr Parzyszek także ma dobrego agenta, no bo już grał w lidze holenderskiej, zachwycał co prawda w drugiej lidze, no bo jak De Graafschap grał w Eredivisie,
to ten klub nie zachwycał. Grał w lidze duńskiej, grał w drugiej lidze belgijskiej, grał w drugiej lidze włoskiej, teraz wylądował w drugiej lidze hiszpańskiej. Tak, to jest jego, nie licząc polskiej, szósta liga, w której się znajdzie. No, można powiedzieć, że prawdziwy turysta, jeżeli chodzi o tego piłkarza. A no, niektórzy piłkarze, powiedzmy sobie szczerze, mają taką karierę, że przez kilka lat są w jednym klubie, 3-4 lata i powoli potrafią się wspinać na ten szczyt. Niektórzy zawodnicy, tak jak Parzyszek, powiedzmy sobie szczerze, mają pewnego rodzaju sinusoidę. No szkoda, że wtedy, kiedy właśnie w tej drugiej lidze holenderskiej zachwycał, kiedy właśnie, tak jak wam powiedziałem, strzelił kilkadziesiąt goli, szkoda, że wtedy nie trafił, nie został puszczony do Benfiki Lizbona, klub holenderski nie dogadał się z portugalskim, no bo w młodym wieku, mając te 5-6 lat mniej na karku, grając w Benfice Lizbona, tak jak Nunes, można wejść na ten szczyt, moi drodzy. Jestem ciekaw, co wy myślicie o tym transferze Piotra Parzyszka i także Daniela Bogusza. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Pamiętajcie o łapkach do góry. Wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, dziękuję serdecznie. A tym, którzy nie subskrybują, zachęcam do subskrybowania. Jeśli możecie, to udostępniajcie moje odcinki, żebym zwiększył zasięg i dotarł do większej ilości pasjonatów futbolu. Jeżeli chodzi o bieżące sprawy, w najbliższym czasie u mnie na kanale pojawi się Champions League i także Lech Poznań, który gra w lidze konferencji. To tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy. Życzę wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!